Cześć, witam serdecznie na kanale Kryptomani. Chciałem Wam powiedzieć o tym właśnie airdropie na Juno, co będzie ten token do rozdania RAF. Także zaraz Wam powiem, kto bierze udział, czyli Juno Holders, czyli ci, co stakeują i trzymają Juno i delegują. Tutaj 70 milionów będzie pula. Uniswap LP 30 milionów pula. Atom Holders i delegatos 25 milionów pula. I Osmosis LP pool 25 milionów. Czyli w tych możemy mierzyć, że dostaniemy po prostu coś tego airdropa, a myślę, że będzie dość fajny ten airdrop. Na Uniswapie co trzeba zrobić? Uniswap nie jest trudny w sumie. Jest swap, jest transfer i jest liquidity. Liquidity tu bierze chyba raczej każde z Juno, co jest, bo wszystkie są praktycznie pary z Juno. Co byśmy nie dodali, to po prostu będzie nam się zaliczać do tej puli płynności, jeżeli chodzi o to rozdanie tego airdropa, i przy okazji te pole płynności coś nam będą zarabiać. W transferze możemy przesłać swoje środki do swapowania czy dodania do depozytu, do tego liquidity. Jeżeli mamy na dość tyle Juno, to wystarczy tylko nam jeden sobie zdepozytować. Juno nam widzi od razu automatycznie. Klikacie depozyt, pojawi Wam się portfel CAP, dodaj i wtedy już będzie widział Wasze atomy, będzie widział portfel Wasze inne kryptowaluty. W liquidity wybieracie sobie pool, który chcecie po prostu sobie dodać. Powiedzmy Juno Osmo. Add liquidity. Wtedy sobie wpisujecie ilość sztuk. Na przykład jedno Juno. To będzie 2,89 Osmo. Add liquidity. Ciekawe, czy przejdzie, bo strasznie dużo jest transakcji i na portfelu CAP, na tym całym ekosystemie. I coś ciężko z tymi transakcjami. Widzicie, error wyskakuje. Poczekam sobie do wieczora, może to już wszystko, do późnego wieczora, może to już wszystko będzie ładnie śmigać. Ale tak, tutaj trzeba właśnie dodać tą płynność, żeby dla kogo ile stać. Po prostu to nie jest też porada inwestycyjna. Jeżeli ktoś chce zgarnąć więcej airdropu, to po prostu warto mu chyba postawić tutaj coś do pulu i płynności. No i to by było z tym tematem tyle, czyli Osmosis też zgarnia to. Następna sprawa, co ja Wam chciałem jeszcze powiedzieć. Chodzi mi o to. Właśnie. Cephalopet Equipment, jakoś się to nazywa. Oni tutaj pokazali właśnie, że niebawem ruszą z tym Interchain Security, czyli jeżeli ich będziemy walidować, jakiego walidatora ich wybierzemy, i to jest na Kosmosie, czyli Atom, Osmosis i jeszcze chyba Regen, to nie tylko nam Kosmos będzie wpadać, tylko jeszcze inne kryptowaluty. Ale to ma ruszyć niebawem. Ja już po prostu po części sobie do nich sobie delegowałem 30 atomów. Także jeszcze trochę osmo do nich wydeleguję sobie, zrobię po prostu redelegate i część środków z Osmosis po prostu, co tam stakeuję u innego walidatora, wyślę do nich. Właśnie już sobie, żeby zaznaczyłem sobie ślad i już mam, że mam jedną sztukę wysłaną. A tak to Omniflixa, Chandara Station, co Wam mówiłem, Cosmos Station, tutaj Sentinela po prostu przesunę sobie tutaj więcej i tu więcej i na Chandarę, powiedzmy po 100 sztuk, żeby po prostu już zgarniać, jeżeli to ruszy, żeby już zgarniać ten multi-chain stacking. Tutaj mamy mapa of zone. Rozrosła nam się bardzo ta mapa, z tego co widzicie. Ciężko ucelować, ledwo ruszę myszką i ona mi się zmienia, jak nie wiem. W 3D jest tak samo. O, czy pokaże nam się? No, ledwo ruszę myszką i jest. Naprawdę jest tutaj na co popatrzeć i jest tych transakcji naprawdę masa robiona. I zobaczcie, poczekaj, 24 godziny. Osmosis 127 tysięcy transakcji. Kosmos 50 tysięcy transakcji. Juno 39. Terra 33 i tak dalej właśnie leci.
I jest tych projektów naprawdę, o i Gravity Bridge już są transakcje. Muszę sprawdzić, co się dzieje na Gravity Bridge, czy już jakiś token jest, czy gdzieś go można sobie pozyskać. Już, żeby zacząć coś dziać, bo widzę, jak już są transakcje, to czyli on już musi być. Pewno grupa walidatorów już pewno dostała, kto się bardziej angażuje w to. Connected up to date. Pokaże nam coś związane z tym? Nie. Nic, poszukam po prostu informacji na ten. I tak mówię, trzeba po prostu przeglądać wszelkie informacje na kosmosie i gdzieś tu jeszcze Osmosis. Gdzieś widziałem dzisiaj jakiś fajny news. Jeżeli chodzi o Osmosis, że już pól to, co mówiłem w wcześniejszym filmiku, że będzie, ale że oni już. A, tutaj ważne coś, info jest związane, baza, moment. Coś właśnie, aha, już wiem co. Integracja będzie z aplikacją tej Evmos, co będzie tam, będzie z Coinbase'em. Także niezłe jaja się dzieją, jak to można powiedzieć. I super. Super, super się to rozwija. Mówię wam, warto przeglądać te wszystkie właśnie blockchainy na Twitterze, czy tam na Discordzie śledzicie, bo naprawdę jest sporo informacji. Nie wiem, czy to Evmos, czy to tutaj widziałem. Także każdy nie może jest. Na Coinbase Cloud. Learn more. Zobaczmy, co tu chodzi. Ja się też nawet nie zdążyłem tego poczytać, bo mówię, tyle jest wiedzy. Zbuduj przyszłość w Web3. Zacznij tworzyć swój projekt kryptowalutowy już dziś dzięki Coinbase Cloud API, infrastrukturze łańcuchu bloków. I tak. Nie, to jest ogólnie o Coinbase Cloud. Ale gdzieś coś jeszcze było inne, właśnie, że coś Evmos z tym Coinbase jest tutaj. Kliknijmy sobie, zobaczymy. Z radością ogłaszamy, że Evmos używa Coinbase Chmura, aby zapewnić społeczności Evmos bezpieczną, niezawodną infrastrukturę blockchain w ramach przygotowań do uruchomienia sieci głównej. Evmos, poczytaj ogłoszenia. Aha, czyli oni będą korzystać z clouda Coinbase'a. No to dobrze, bo Coinbase musi mieć dobrą chmurę, żeby działać, nie? To jest takie info od Evmos. No i tyle. Mniej więcej powiedziałem wam, o co chodzi z tym tokenem, a czy z tym airdropem. RAF, który będzie dla Juno Stakerów, dla Atom Stakerów, Juno LP i Osmo LP. Także mi się wydaje, że warto brać tu udział. Już wiele airdropów okazało się dość bardzo fajnych. Aha, bym zapomniał jedną sprawę. Jeżeli portfel KEP jest, bo jeszcze tego nie ma, bo jest tylko dodawanie przez MetaMask, jeżeli chodzi o ten, co dostaliśmy teraz z sumy, bo on też jest rozdanie na Ethereum. W zależności, kto tam jakie pule płynności dodawał, na przykład na Uniswapie, jeszcze tam w paru miejscach, ale View Testnet i powiem, że tylko nie znalazłem żadnego falsetu, czy coś się dzieje ogólnie. Są LR na tym testnecie. Czyli widzę, że stake to już jest w tym sum jako właśnie na testnecie. I muszę poszukać informacji, jak się do tego testnetu dostać. Czy to czasem niebawem będzie ruszy tak, żebyśmy mogli na przykład to, co dostaliśmy na Osmosis.
Chodźże tutaj. Come on. Czyli tego sum 71 sztuk, bo jeszcze nie ma gdzie go stakować. I jeżeli jest testnet już na Kepler Wallecie, czyli to będzie z czasem pewno dodane i tylko czekamy kiedy. Są jakieś głosowania, są jakieś głosowania też tutaj się odbywały. Tylko trzeba właśnie poszukać, gdzie tu, jak się do tego dostać. Czy tylko było dla wybrańców. Znaczy, no, czasami jest tak, że po prostu oni dają posta, człowiek nie zauważy, a można na przykład w testnecie brać udział i na przykład dostaje tam tylko na przykład 20 walidatorów i na przykład 200 osób może stajkować. I ci biorą udział i po prostu później jeszcze dostają ekstra nagrody. Także czasami warto właśnie poszukać takich informacji. No i tyle na dzisiaj. Dwa filmiki wpadają, to chyba bogato. Tak mi się wydaje. Także tyle na dzisiaj. Będą ciekawe informacje właśnie o tym, to co mówiłem wcześniej. Na filmik się jeszcze o tym Bitpandzie przygotuję sobie pewne informacje. I zobaczymy, co jutro nowy dzień przyniesie, co nowego wpadnie. Zresztą jutro będzie losowanie. To też coś podsumujemy, może jakieś airdropy czy coś na tym losowaniu. Także też zajrzyjcie, obczajcie ten filmik z losowania, bo coś na pewno jeszcze, jakieś informacje powiem, bo tam zawsze coś nowego wpadnie. Także trzymajcie się, cześć!